drugie śniadanie przy kawie, witamy po przerwie. A naszym gościem jest teraz... Blanka, piękne imię, Pawłowska. A, tak? Dziękuję. Tak, Blanko, przyszłaś do nas i wreszcie mamy kobiecy temat, taki stricte kobiecy temat. Makijaż, ale nie makijaż zwykły, tylko makijaż robiony na stałe. No na kilka lat na pewno, makijaż permanentny. Makijaż permanentny. Ludzie się boją tego typu makijażu, kobiety. Boją się, że coś zostanie zepsute, że pójdą do nieodpowiedniego salonu, że kreska im wyjdzie na brwiach na przykład. Jak mamy wybrać dobry salon, czy też specjalistę, do którego mamy się udać? Przede wszystkim trzeba przyjść na konsultację i uważam, że dobra specjalistka powinna na konsultacji poświęcić bardzo dużo czasu klientowi, narysować rysunek wstępny. Bez rysunku nie polecam robić, jeśli ktoś nie robi takiego rysunku, a dużo jest takich specjalistek, które nie robią. Więc jeśli narysujemy rysunek, dokładnie pokażemy klientowi, jak to będzie wyglądało, z czym to się wiąże, to jest zupełnie bezpieczne. Także klient musi zaakceptować ten rysunek kredką zrobioną, zwykły. I dopiero wtedy przystępujemy do pracy. A jaki jest przedział wiekowy osób, które najczęściej do Ciebie przychodzą? W ogóle teraz jest boom na makijaż permanentny. Bardzo dużo kobiet przychodzi. I przedział od 20 do 60 lat. Panie, które są starsze, również przychodzą, ponieważ często jest tak, że natura pozbawia pigmentu z brwi, czy te rzęsy już nie są takie gęste, więc wtedy korzystają z takich usług. Teraz rozmawiamy o makijażu permanentnym. Natomiast czego taki makijaż dotyczy? Tak, bo nam się kojarzy to zawsze z obrysowaniem linii ust, ale niekoniecznie, bo co możemy zrobić jeszcze? Tak, możemy sobie zrobić brwi. Teraz jest bardzo fajna metoda włoskowa albo też piórkowa. Jest to bardzo naturalnie wyglądający makijaż permanentny. Czyli rysujemy delikatne włoski. Nie jest to tak jak kiedyś teatralne, takie mocne wyrysowanie, tylko delikatnie włoski i jest to bardzo fajnie i świetnie wygląda. O, oprócz brwi? Oczy. Możemy zagęścić sobie rzęsy, kreskę górną, dolną, w ten sposób wydobyć spojrzenie. Także brwi, oczy i usta. Usta delikatnie możemy powiększyć, możemy rozświetlić je, nadać kształt, jeśli ktoś ma niesymetryczny, nieproporcjonalny. Także polecam. No właśnie, a gdybym chciała powiększyć sobie usta, obrysować je, zrobić permanentny makijaż, to ile by mnie to kosztowało? Od tak 800 zł w górę do 1500, takie są mniej więcej ceny na rynku. Powiedz Blanko, kiedy już się zdecydujemy na to, że okej, chcę rano wstawać i wyglądać po prostu bosko, to tak naprawdę oprócz tego wywiadu, który gdzieś tam sobie porobimy na jakichś stronach internetowych, wśród znajomych, które miały wykonywane, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy wchodzimy do takiego gabinetu? I kiedy już nawet nam pani narysuje tę kreskę, zaakceptujemy ją. Co jest istotne? Tak, na jej doświadczenie. Jeśli jest to osoba początkująca, nie ma wielu doświadczenia, no jest to ryzyko, tak? Na to, tak jak powiedziałam, że narysuje nam. Jeśli nam się rysunek podoba, wszystko jest w porządku, zaakceptujemy, możemy dalej z taką osobą podjąć, że tak powiem, współpracę. Ale tak. Na takie rzeczy higieniczne na przykład. Higieniczne też są bardzo istotne. Czyli jeśli widzimy, że stanowisko jest czyste, wszystko jest sterylne, no to jak najbardziej. To jest podstawa, żeby igły były jednorazowe, cały sprzęt był dezynfekowany przed każdym zabiegiem, po każdym zabiegu. To jest dosyć istotne. Czy pani powinna być w rękawiczkach? Oczywiście. Bo wiesz, chciałabym, żebyśmy tutaj powiedziały o takich rzeczach, które dla ciebie są oczywistością, natomiast niekoniecznie są oczywistością dla innych. Więc jeżeli zobaczymy panią, która nie ma rękawiczek na rękach, uciekamy. Uciekamy. Dobrze. Uciekamy. A co jeśli coś się nie uda i klientka będzie niezadowolona z końcowego efektu? Można wtedy coś zrobić, czy już nie bardzo? Znaczy, jeśli osoba trafi do takiej niekompetentnej osoby i nie uda się ten makijaż permanentny, zrobi za mocno na przykład niż tego oczekujemy, to wszystko zależy co. Są na rynku dostępne metody wywabiania tego makijażu, na przykład z brwi czy z ust, ale jeśli chodzi o kreski, jest to dosyć trudne, bo wywabić można laserem, można też korektorami, ale z oka na przykład laserem już nie zrobimy tego. Więc dlatego trzeba dobrze się zastanowić,
do kogo pójść i z kim nawiązać współpracę. Dokładnie, to pokazuje, jak ważny jest wybór profesjonalnego salonu, bo później już nie ma odwrotu. Bardzo dużo klientek trafia takich, które zrobiły sobie wcześniej. Wygląda to tragicznie, a poprawki są najtrudniejsze, także uważajmy na to. Czyli jest to ryzykowne. No, jeśli się źle wybierze, to może być ryzykowne, ale ja bym się nie obawiała, bo naprawdę jak się zastosujemy do tego, co mówiłam, to będzie okej. Okay. Powiedz, Blanko, jak z bolesnością? Bo jest to tatuaż, prawda? Tak. To jest moje pierwsze pytanie, czyli czy to boli, jak bardzo i jakie są na to sposoby? To jest najczęstsze pytanie klientek i najbardziej się obawiają właśnie bólu. Natomiast w tym momencie dostępne są na rynku bardzo mocne znieczulacze. Także dobry salon, dobra linegristka stosuje mocne znieczulacze. Nie oszczędza na tym i klientkę w ogóle nie boli. Także nie ma się co obawiać tego bólu. Zabieg jest przyjemny, czasami klientki mówią, że nawet zasypiają, więc nie obawiajmy się tego. Bo to właściwie usta, bardzo wrażliwa część, tak, brwi. Kiedy tak. robimy sobie, kiedy je depilujemy, to wiemy, jak to boli. Mhm. Oj, bardzo. Natomiast kiedy sobie gdzieś tutaj draśniemy jakąś niedotemperowaną kredką powiekę, to tak samo, odczuwamy ból, więc są to takie miejsca bardzo, bardzo wrażliwe. Tak, ale igiełka jest bardzo płytko w tej pierwszej warstwie skóry, także nie jest to mocne taki, dlatego to nie jest tatuaż. Makijaż permanentny się utrzymuje kilka lat, nie jest robiony na stałe. I tak jak mówię, przy stosowaniu takich znieczulaczy mocnych nie odczuwamy bólu w ogóle. A jaki jest zabieg, który najczęściej wykonują Twoje klientki? Chyba najczęściej kreski i brwi, powiedziałabym. Najbardziej rozpowszechnione jednak. Najbardziej. Kobiety lubią podkreślać oczy. Najbardziej. Sama mam zrobione brwi, jestem zachwycona. Masz zrobione brwi przepięknie. Tak, tak naturalnie, że w ogóle nie widać, że jest to makijaż permanentny. Dlatego mówię, jestem zachwycona, polecam każdej kobiecie. Co z gojeniem? Czy jest jakieś specjalne są wymogi, do których powinniśmy się dostosowywać po wykonaniu takiego makijażu? Tak, należy stosować maść, którą, czy to krem, który polecę, albo który klientce dam po takim makijażu i nakładać go w zależności jaka to jest partia twarzy, czy kreski, czy brwi od jednego razu do kilku razy w ciągu dnia. Nie należy przecierać, nie należy zdrapywać stróbków, które ewentualnie powstaną. Goi się bardzo szybko, kreseczki się potrafią zagoić 2-3 dni, brwi mniej więcej 5, także dosyć szybko. Jeśli pielęgnujemy dobrze, jeśli nie dotykamy palcami, jeśli nie przemywamy jakimś mleczkiem, nie nakładamy na to makijażu zwykłego, no to bardzo szybko się zagoi. A czy taki zabieg niszczy w jakiś sposób naszą naturalną tkankę? Znaczy jest to zarysowanie i jest wprowadzony pigment pod skórę, tak jak powiedziałam, tą pierwszą warstwę, ale mówię, bardzo szybko się to zagoi. Powiedz jeszcze, jak ze schodzeniem? Po tych kilku latach, załóżmy 10, to nie jest tak, że w ciągu jednego dnia nam zejdzie wszystko pięknie i równo, tak? Znaczy tak, makijaż nie powinien się utrzymywać 10 lat. Jeśli się utrzymuje 10 lat, to znaczy, że jest źle zrobione, że jest to zrobiony tatuaż. Makijaż permanentny się utrzymuje około tak 3 do 5 lat, ale to też nie jest tak, że przez te 3 lata mamy piękne, a nagle koniec, nie ma go. Schodzi stopniowo. I dobrze wykonany makijaż się po prostu rozjaśnia. Dobrze jest, jeśli się decydujemy na taki makijaż, raz na półtora roku, na 2 lata robić takie odświeżenie, korektę. Wtedy ten kolor zawsze jest piękny, naturalny i wyraźny. A zadam trochę nietypowe pytanie. Czy pojawiają się u Ciebie panowie? Nie pojawiają się u mnie, aczkolwiek ostatnio byłam na seminarium, gdzie uczyliśmy się, w jaki sposób też wykonywać makijaż panom. Za granicą jest to coraz bardziej popularne, aczkolwiek no na pewno nie tak jak dla pani. Powiedz, Blanko, kiedy na taki makijaż nie możemy się zdecydować? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy są jakieś specjalne okresy w życiu kobiety, kiedy powinniśmy uważać i przełożyć to na przykład? Albo kiedy w ogóle nie możemy wykonać? Znaczy jest
parę takich przeciwwskazań, które nie możemy wtedy wykonywać makijażu. Jeśli mamy problemy z tarczycą, jeśli mamy, jesteśmy na przykład w ciąży, lepiej też nie stosować. Jeśli mamy cukrzycę, czy stosujemy leki sterydowe, wtedy nie należy. Także trzeba się dobrze zastanowić, przeprowadzić też wywiad, konsultację, czy nam coś dolega, czy nie dolega, czy jesteśmy w pełni dyspozycyjne do takiego makijażu. A jak długo trwa wykonanie takiego zabiegu? Przykładowo brwi. Cały zabieg łącznie z konsultacją, z rysunkiem wstępnym, z omówieniem, jakieś 1,5 godziny. Mówimy, jeśli chodzi o metodę piórkową czy włoskową. Czyli po 1,5 godziny wychodzimy piękne. Jeszcze piękniejsze. Blanko, powiedz jeszcze o takiej jednej rzeczy. Czy możemy mieć uczulenie na... pigmenty? Na przykład. Bo nie. Tego też się mogą ludzie bać, tak? Nie. Pigmenty, które ja stosuję, są wyprodukowane w Unii Europejskiej. Unia Europejska ma bardzo wysokie restrykcje na ten temat i bardzo tego przestrzega. Są wykonywane bardzo często badania, czy faktycznie nie ma nic tam szkodliwego. Są to substancje ziołowe, naturalne. Nie ma tam chemii w tych barwnikach. Także na barwniki nie zdarzyło się to nigdy. Natomiast trzeba się zapytać, czy klientki mają uczulenie na dany składnik znieczulaczy. Mhm. Powiedzmy, że dzisiejsza rozmowa mnie zainspirowała i chcę teraz otworzyć swój salon i zajmować się wykonywaniem makijażu permanentnego. Ile by musiało trwać takie szkolenie? Nie boję się konkurencji. Natomiast szkolenie, tak, warto zwrócić uwagę, u kogo się szkolimy. Musimy wybrać szkoły najlepsze. Nie możemy przystąpić na szkolenie, gdzie trwa to 2 dni i jest finansowane z Unii, gdzie na podczas zajęć jest kilka dziewczyn. Nie możemy po prostu czegoś takiego robić, więc wybieramy sobie bardzo dobrą szkołę z renomą i patrzymy, żeby to szkolenie trwało minimum 4 dni, 8 i to pełne 8 godzin codziennie. Powiem szczerze, że... Przepraszam. A później jeszcze jest długa praktyka, zanim osiągniemy taką wprawę. No właśnie chciałam o to zapytać, bo wydało mi się to trochę dziwne, że po 8 dniach już można się tym zajmować. I na kim się w takim razie, Blanko, uczymy? Powiedz, wychodzi pani po takim... Podczas szkolenia uczymy się najpierw na sztucznych skórach, sztucznych twarzach, materiałach. I później już podczas szkolenia robimy to na klientkach, nie takie, które przychodzą i płacą na to, tylko chętne, które się zgłaszają na właśnie modelki. Więc już na szkoleniach robimy to na osobach. Także uczymy się na nich. Żywych i prawdziwych. Tak, dokładnie. A nasz czas pomalutku dobiega już końca. Gdybyś miała zachęcić w jakiś sposób młode kobiety i starsze kobiety do tego, żeby przyszły i zrobiły sobie taki makijaż, to co byś im powiedziała? Jak byś ich zachęciła? Znaczy ja polecam, sprawdza się to w przypadku, kiedy chodzimy na siłownię, na basen, na wakacje, kiedy nasza twarz nie wygląda wyraźnie rano. Polecam naprawdę. Sama mam od kilku lat i jestem bardzo zadowolona. Nie ma problemu, rano wyjeżdżam sobie na urlop i zawsze te brwi są pięknie zrobione. A brwi podobno robią nam całą twarz tak naprawdę, dobrze tak, zrobione brwi. Tak, tak. Naszym i Państwa gościem była Blanka Pawłowska, która zajmuje się makijażem permanentnym. Tak. Blanko, bardzo Ci dziękujemy, że zechciałaś do nas przyjść. Życzymy Ci powodzenia, samych zadowolonych klientek. I nie bój się konkurencji. Dziękuję bardzo. Kochani, my się pomału zbliżamy do końca naszego drugiego śniadania. W tej chwili będziemy życzyły z Anią spokojnego, udanego, cudownego dnia. Do zobaczenia.